Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat narzędzi do cięcia. Pytaliście pod ostatnimi filmami, czym docinamy bloczki na budowie. Kilka sprzętów tutaj się pojawiło na tym placu budowy i możemy porównać sobie sprzęty od takiego mniejszego kalibru do naprawdę ciężkiego. Porównamy zalety, wady oraz przybliżę Wam koszta, jak to wygląda cenowo, jeśli chodzi o takie narzędzia i co z mojej strony, z mojej perspektywy ja bym wybrał, jeśli miałbym na przykład z punktu widzenia wykonawcy lub na przykład z punktu widzenia osoby, która robi to amatorsko, jaki sprzęt wybrać i gdzie zainwestować pieniądze, ewentualnie jaki sprzęt sobie wypożyczyć na okres budowy. Zapraszam Was na kolejny odcinek z placu budowy domu do 100 metrów o nazwie Rodzina na swoim. Zanim zaczniemy cały materiał, zostawcie kciuka w górę. Jest to bardzo pomocne dla nas w zasięgach naszych filmów. Ok, zacznijmy może od samego tego największego kalibru, czyli piły stołowej. W naszym przypadku tą piłę, którą tutaj widzicie, nie jest to moja piła. Tą piłę przywieźliśmy z wypożyczalni. Tą piłę, którą my akurat tutaj posiadamy na budowie, jest to piła, którą trzeba zasilić prądem trójfazowym, czyli tak zwaną siłą. My tutaj na placu budowy nie mieliśmy takiego prądu. Musieliśmy zorganizować sobie dodatkowy agregat, czyli tak jak już widzicie, koszty związane z cięciem będą dosyć spore na samym początku, czyli trzeba wynająć piłę, ewentualnie taką kupić i zorganizować zasilanie dla takiego cięcia, dla takiej piły. Jeśli chodzi o taką piłę, zalety i wady. No, wada z mojej strony, jaką ja widzę, jest po prostu tylko sam ciężar takiej piły, którą trzeba przetransportować. Nie odważyłbym się zostawiać takiej piły na placu budowy. Tym bardziej, jeśli miała to by być gdzieś budowa oddalona od jakichś innych posesji. Na większych budowach, tam gdzie można by było tą piłę zostawić na wyższych kondygnacjach, jak najbardziej tak, można by było ją zostawić. Ale tutaj, w przypadku, to jak tutaj budujemy mały dom parterowy, wolałbym taką piłę jednak zabrać ze sobą. Koszt dosyć spory. Nie wiem, nie jestem w stanie Wam tak dokładnie powiedzieć. Myślę, że gdzieś około 15 tysięcy za taką piłę trzeba zapłacić, więc wydatek jednorazowy spory. Tak samo jeśli chodzi o agregat prądotwórczy, jeśli nie ma na placu budowy zasilania właśnie trójfazowego, trzeba zorganizować agregat. Wypożyczenie takiego agregatu plus minus około 200 zł i piła mniej więcej też 250 zł koszt wynajęcia takiego sprzętu na dobę. Jeśli chodzi o samą wydajność, ergonomię pracy, prędkość i tak dalej, ten sprzęt jest najlepszy ze wszystkich, który Wam dzisiaj pokażę. Duża powierzchnia cięcia, szybkość oraz ilość materiału, który możemy pociąć w ciągu dnia, może nam zrekompensować na przykład cenę wynajmu takiej piły. Ale musimy to oczywiście sobie wszystko ładnie skalkulować, czy nam opłaca się po prostu taką piłę wynająć. Jeśli mamy do cięcia dużą ilość, tak jak my w naszym przypadku, tutaj cięliśmy, akurat mieliśmy tą piłę na jeden dzień wypożyczoną i docinaliśmy wszystkie bloczki, które będą nam potrzebne, aby zakończyć tutaj ściany konstrukcyjne przed wieńcem, aby osiągnąć docelową wysokość. I tutaj docięliśmy sobie wszystkie bloczki w ciągu jednego dnia pracy. Także tak wyglądają zalety takiej piły. Prędkość, dokładność na pewno na tak, waga do transportowania na pewno na nie, no i cena jednorazowego zakupu też dosyć wysoka. W przypadku firm wszystko się zgadza, opłaca się taką piłę kupić, taki sprzęt będzie się zwracał. W przypadku osób, które budują takie domki jednorazowo, nie ma to najmniejszego sensu, aby taką piłę zakupić, lepiej ją wynająć i najlepiej ją jeszcze w taki sposób wynająć, aby docinać tylko właśnie elementy takie, gdzie możemy to zrobić w ciągu jednego dnia, dużą partię takich cięć. W innym przypadku polecę zupełnie inny sprzęt, który zaraz zobaczycie. Kolejnym sprzętem do cięcia jest aligator. Tutaj akurat w tym przypadku jest to aligator z firmy DeWalt. Koszt około niespełna 2000 zł. Ten zasilany jest z sieci. Jeśli chodzi o zalety takiego sprzętu, przede wszystkim cena. No, myślę, że niespełna 2000 zł dla kogoś, kto będzie budował jednorazowy taki domek, nie jest ceną jakoś strasznie powalającą. Stać będzie, jeśli kogoś stać na budowę domu, będzie stać również na taką piłę, a po takiej zrealizowanej inwestycji można taką piłę oczywiście odsprzedać. Kolejną zaletą tego sprzętu, moim zdaniem, na pewno jest niezawodność. Tą piłę używam już kilka lat.
nic tutaj się akurat nie psuje. Chociaż słyszałem o przypadkach, gdzie niektóre elementy w tej pile potrafiły się zniszczyć. No, w moim przypadku akurat nie miało to miejsce. Także z mojej strony, jeśli chodzi o sprzęt jako niezawodność, mogę polecić jak najbardziej. Co do prędkości cięcia i dokładności. Dokładność tego cięcia taką piłą, stosunkowo nazwijmy, jest to cięcie precyzyjne. Prędkość, moim zdaniem, najsłabsza prędkość ze wszystkich narzędzi, które dzisiaj Wam pokażę. W porównaniu do piły stołowej nie ma najmniejszych szans. Jest to po prostu sprzęt zupełnie innego kalibru do innej pracy. Nie nazywałbym to sprzętu amatorskiego, jest to sprzęt jak najbardziej profesjonalny, ale nie ma co porównywać do piły stołowej. Wcześniej wspomnianą piłą stołową możecie docinać praktycznie każdy rodzaj materiału budowlanego, od silikatów, przy gazobeton. Przy pile stołowej nie ma to najmniejszego problemu. Jeśli mówimy o tym aligatorze, niestety już tutaj silikatów nie przetniemy taką piłą, także zostaje nam poroterm, keramzyt i gazobeton. Ta piła jak najbardziej do tego się nadaje. Wcześniej wspomniałem, prędkość jak do tej pory z tych narzędzi, które chcę Wam dzisiaj pokazać, najmniejsza. To jest minus tego narzędzia. Zaletą oczywiście mobilność, możemy to zabrać codziennie ze sobą do domu, do samochodu, także to jest na pewno na plus, nie musi zostać to na budowie. Minusem właśnie jest to, że już nie każdy materiał będziemy mogli taką piłą przeciąć. W dzisiejszym zestawieniu piła szablasta to ostatnie narzędzie, które chciałbym Wam pokazać. Oczywiście z takich narzędzi do cięcia jeszcze mógłbym użyć szlifierki kątowej, ale to jest zupełnie już inny temat. Jak wiadomo, szlifierką kątową również ciąć można, ale akurat dzisiaj wykorzystamy te trzy narzędzia i o tych trzech narzędziach będziemy mówili, czyli teraz na tapetę idzie piła szablasta. Jeśli chodzi o prędkość cięcia, na końcu będziecie mieli oczywiście tego filmu pokazane zestawienie na przykład piły szablastej, gdzie sam byłem zaskoczony, jak akurat ta sobie poradziła z aligatorem. Cięcie taką właśnie piłą szablastą na pewno na duży plus, jeśli chodzi o prędkość. Idzie bardzo fajnie, bardzo szybko, to jest na pewno na duży plus. Kolejnym plusem w tym przypadku moja piła jest zasilana akumulatorowo, to na pewno na duży plus. Niewielkie gabaryty i prędkość cięcia, to są na pewno największe zalety tego sprzętu. Ja tą piłą nie odważyłbym się ciąć silikatów, bo po prostu nie ma to najmniejszego sensu, czyli tak naprawdę jak do tej pory z wachlarza wszystkich materiałów budowlanych, które będziemy mogli przeciąć, to piła stołowa poradzi sobie ze wszystkimi materiałami, które są dostępne na rynku. Piły szablaste i piły takie jak aligator niestety już sobie z wszystkimi nie poradzą. Kolejnym plusem takiej piły szablasty jest na pewno wysoka mobilność. Tak jak możecie akurat zobaczyć, my tutaj docinamy szczyty, także nie ma najmniejszego problemu, żeby elementy, które są gdzieś wcześniej niedocięte, albo takie, które muszą być docięte po prostu już po wymurowaniu, z taką piłą poradzicie sobie bez najmniejszego problemu. Wysoka mobilność, możecie z każdej strony swobodnie sobie do tego materiału podejść. To jest jedna na pewno z największych zalet tego sprzętu. Kolejną zaletą, którą warto tutaj omówić, jeśli chodzi o piłę szablastą, jest również wysoki wachlarz różnorodności materiałów, czyli takich jak stal, możemy ciąć rury, zmieniając tylko ostrze, możemy ciąć gałęzie, drewno. Naprawdę tutaj wachlarz materiałów jest ogromny, pod warunkiem, że zmienimy tak naprawdę tylko element tnący tutaj przy pile szablastej. Tak pokrótce chciałem Wam przedstawić właśnie te trzy rodzaje pił do cięcia, czyli aligator, piła szablasta i oczywiście piła stołowa. Mój wybór, jeśli ja bym miał wybierać, no to oczywiście jest to piła stołowa, bo z racji pracy, której wykonuję na co dzień, czyli murowania, ona jest najlepszą piłą dedykowaną dla mnie do pracy. Ale nie ma co ukrywać, że taka piła jak piła szablasta musi znaleźć się gdzieś w arsenale, gdzieś w samochodzie. Są różne przypadki, gdzie trzeba coś dociąć na szybko, gdzieś wysoko, gdzieś odejść od miejsca, w którym się pracuje. Nie zawsze jest możliwość dostarczenia takiej piły na plac budowy, także taka piła szablasta niezastąpiona bezdyskusyjnie. Jeśli chodzi o samego aligatora, w moich oczach akurat on tutaj przegrywa praktycznie na każdym polu.
Ma oczywiście swoje zalety i to nawet ma tych zalet sporo, ale w połączeniu tych wszystkich różnych funkcjonalności niestety Alligator tutaj zajmuje trzecie miejsce. Pierwsze miejsce moim zdaniem, jeśli chodzi o cięcie, piła stołowa, druga szablasta, trzecia Alligator. Na placu budowy zrobiliśmy sobie taki mały test, za chwilę go zobaczycie. A ja Was teraz w tym momencie proszę, każdy kto ogląda ten odcinek, zostawcie kciuka w górę, mały przycisk, jedno kliknięcie, a nam pomaga w zasięgach, gdzie te filmy będą częściej polecane innym odbiorcom. Zobaczmy, jak wygląda teraz cięcie już w realu, jak tniemy sobie to w porównaniu. Piła szablasta i Alligator. Takiego na spontanie, powiesz? No, mały kawałek, ale... Poszło, tą też poszło. Ej, ale wiesz co, tu jest 24, dawaj tą 24, nie? Dla siebie i Darek, ile się... Tu byśmy musieli z boku, żeby to jakoś tak wyglądało po ludzku, że to nie jest jakiś fajk. Ty dawaj z tej strony, a ty z tej strony. Co masz? To teraz nie tak, nie? Powiedz. Dobra, poczekaj. Tak. Wiesz co, tylko ja mam takie światło trochę. Tylko czekaj, ciekawe jakby to poszło odwrotnie. Tylko wiecie co, chłopy? Wzdłuż, nie? Ja mam ten, ja mam z w ogóle do dupy światło, nie? No to możemy się gdzieś z tym katapultować. No to dawajcie gdzieś tutaj z boku. To tu jest w miarę, nie? No, próbuj tu i tu. Jeden z tej mańki, drugi z tej, zobaczymy co się będzie działo. Ale tak, czy... Wiesz co? Czy tak jedziemy? Nie, jedziemy na razie po ściankach, nie? Mhm. Ale to byśmy musieli razem... Wiesz co, daj te bloszki bliżej siebie, żeby to... Ja nie muszę z tą kamerą skakać, nie? No poszli. Ja jestem w szoku. Zielone dają moc. Zobacz, jak poszło ładnie. Mega, ty. Myślałem, że będzie gorzej. Ty, ja naprawdę jestem... zaskoczony i przede wszystkim myślałem, że będzie to krzywo szło, bo miękki jest nóż, nie? A zobacz, jak tu idzie. I co, Darek, teraz? Łyso ci, co? Ty, ja nie pomyślałbym, że... Że tak pójdzie. Dawaj jeszcze raz, ale to musi być takie... Realne, prawdziwe, tak po naszemu, nie? Tylko wiesz co, żebyśmy na bloczkę byśmy musieli to postawić, żebym ja mógł dotknąć, bo szkoda, tak. Widzisz, że zahaczyłem już to. No bo to jest takie trochę mało profesjonalne, nie? Dawajcie chłopaki, ustawcie sobie. Może na kobyłkach, co? Będzie wygodniej dociąć i na jakimś tym? Nie, zróbmy, ustawmy normalnie, dawaj dwie dwunastki te już uszkodzone, nie? I jeszcze raz pojedziemy. Dwie dwunastki. No. No, z odpadów dawaj. Mamy jeszcze 24 całe? Tu mamy jakieś... Mamy takie kawałki. Takie, żeby były większe, żeby było co pociąć, nie? Tam z tyłu, Darek, masz takie większe. Tak? Tak, ale wiesz co, weź sobie tutaj na tym, na łączeniu. O, tutaj. No, to ja nie muszę, o tak, ty masz dobrze? No, a ja mogę tak normalnie napić. Tylko żeby to było w tej samej płaszczyźnie, wiesz co? Czekaj. A znajdzie się jeszcze jeden taki odpad? Tak, w takiej mniej więcej wielkości? Na pewno. A tu Marcin, co to jest? Że dotknie pod kątem tu? Tak, nachylasz sobie to, nie? Ale to zaraz też przetestujemy, nie? Wie? Tylko Darek, wiesz co, tknij tutaj jak normalnie zaleca producent, czyli taką łódką, nie? Tylko będziesz miał słabo, bo będzie się bujał teraz tam dosyć. To daj mu ten większy. Albo. Nie, na jednym postaw. Nie, wiesz co, tak zrobię. Teraz się nie będzie bujało. O, dobra, teraz się bujać nie będzie. Tobie się też nie będzie? Tylko, że... Aha, nie w tą mańkę. Mhm. Nie w tą mańkę. Trochę wężej. Bliżej siebie. Masz ten większy, wiesz, bo to mi się wydaje, że będzie niewygodnie właśnie te małe elementy ciąć.
Poszły. Wygrałem. 5 dych. Dawaj, ja sobie spróbuję. Masz. Zaczynaj. Ja jestem siny, no? To idzie jak dzik w kartofle, nie? Mega, nie? Petarda. To jest snygwint. Ja jestem naprawdę... Teraz. Człowiek się tyle czasu męczył, nie? Ja zobaczę coś sobie z tego, bez podpierania. To idzie. Ty, ale to nawet jak ten, jak nawet nie dociskasz, nie? Mhm. To idzie. Wiesz czego nie ma? Nie ma tego szarpnięcia. Jeśli ten odcinek wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Osoby, które pierwszy raz są na naszym kanale, zapraszam do subskrypcji. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Na razie, cześć.